Budując replikę pod las, gracze często zastanawiają się, jaką optykę pod ich replikę wybrać. Czy kolimator, czy może lunetę. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jedną z ciekawszych opcji firmy Firefield. Zapraszam do oglądania. Witam Was już ze studia. Ze względu na to, że jest trochę zimno, przeniosłem się tutaj. Przechodząc do recenzji. Luneta przychodzi do nas w bardzo estetycznym pudełku. O, tak się ono prezentuje. Z drugiej strony. W środku znajdziemy. Lunetę. Ścierkę do przecierania i instrukcje razem z katalogiem. Jeśli chodzi o pierwsze wrażenie, to byłem bardzo zaskoczony jakością wykonania korpusu całej lunety. Wszystko jest sztywne, tutaj nadrukowane mamy jakby takie logo. Z tej strony mamy tutaj nazwę również producenta w kolorze białym, po drugiej stronie to samo. Przechodząc do wnętrza lunety. Siatka celownicza, która została tu użyta, to Mildot o podświetleniu w dwóch kolorach. Czerwony, zielony oraz bez podświetlenia. Jeśli chodzi o sam obraz przez lunetę, jest on bardzo czysty, nic nie jest przyciemnione i naprawdę bardzo dobrze mi się z niej celowało. Jeśli chodzi o coś, co jest według mnie jedną z ważniejszych cech lunety, to Eye Relief. Tutaj naprawdę zaskoczyłem się. Eye Relief jest na zadowalającym poziomie. Bardzo łatwo było mi się złożyć do lunety. Oczywiście ustawienie samego krzyża można regulować poprzez dwa pokrętła, które co ciekawe można przyciskać palcem. Nie potrzeba do tego jest żadnego klucza. Co również ciekawe, nastawy mają odpowiednie kliki. Może posłuchacie. Luneta zasilana jest bateriami CR2032, które są szeroko dostępne w każdym większym supermarkecie, co nie powinno sprawić problemu z jej wymianą. Baterie znajdują się dokładnie pod tą pokrywą, tutaj. Luneta przychodzi do nas już z gotowym montażem, co oznacza, że żadne dodatkowe nie są potrzebne. W sumie musimy bawić się w dopasowywanie i odsyłanie różnych montaży, które nie zawsze są dostępne. Jeśli chodzi o przybliżenie lunety, to wynosi ono 1,5 do 5 razy. Co według mnie jest idealne, jeżeli potrzebujemy takiej lunety na szturmówkę do lasu. Według mnie w ASG nie potrzebujemy większego przybliżenia, gdyż po prostu nasze repliki nie mają aż tak wielkiego zasięgu. Cała konstrukcja posiada certyfikat wodoodporności IPX4. Jest to bardzo fajna opcja, gdyż możemy grać w każdych warunkach pogodowych, nie bojąc się o to, że nasza optyka się spali i pieniądze, które na nią wydaliśmy, będą wyrzucone w błoto. Podsumowując, cena tej lunety to 108 euro na stronie producenta. Według mnie jest to bardzo ciekawa opcja w tej klasie cenowej. Wykonanie jest naprawdę bardzo dobre, solidne. Nie boję się, że to się zepsuje, jak w niektórych tańszych jakichś kolimatorach, lunetach. Do tego, co ciekawe, wyczytałem na stronie, iż mają oni aż 3-letnią gwarancję na optykę. Co znaczy, że po prostu, jeżeli coś nam się zepsuje, oczywiście mówię tutaj o zepsuciu nie spowodowanym przez nas, czy to na przykład kulką, ale na przykład tego, że po prostu optyka nam padnie, możemy odesłać produkt na gwarancję. Prywatnie jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego produktu. Na pewno ich produkty będą pojawiać się jeszcze na naszym kanale. Myślę, że za niedługo pojawi się jakiś gameplay, w którym zobaczymy, jak ta luneta sprawowała się w polu. No więc co? To na tyle w tym odcinku. Zapraszam do subskrybowania kanału. Mam nadzieję, że w tym roku dobijemy do 1000. I tak, dzięki za oglądanie.
Widzimy się już za tydzień w niedzielę. Siema!